Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Wiele tygodni trwało oczekiwanie na dokumenty z Ministerstwa Infrastruktury otwierające drogę do połączenia dwóch odcinków gazociągu zasilającego w paliwo stację CNG wybudowaną na terenie suwalskiego PGK. W połowie czerwca, tuż po publikacji naszego materiału, do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął oczekiwany dokument i od tego momentu sprawa pozostała wyłącznie w rękach podlaskiego wojewody. Grzegorz Mackiewicz, szef białostockiego oddziału spółki gazowniczej, informował nas wówczas, że według deklaracji wojewody ostateczna decyzja umożliwiająca dokończenie inwestycji wydana zostanie bardzo szybko. Miało to być zaledwie kilka dni. Tak się jednak nie stało. 14 czerwca, już po dostarczeniu niezbędnej ministerialnej zgody na wykonanie krótkiego odcinka gazociągu, przesłaliśmy do rzecznika wojewody zapytanie, w jakim terminie wydane zostanie potrzebne zezwolenie. Choć minęły 2 tygodnie, wciąż nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Nieoficjalnie usłyszeliśmy, że sprawa może zająć szefowi podlaskiej administracji rządowej jeszcze sporo czasu, może nawet do połowy lipca. Od wielu tygodni w PGK stoi kilkanaście ekologicznych klimatyzowanych nowych autobusów. Tymczasem pasażerowie miejskiej komunikacji duszą się w starych pojazdach, a piesi przemierzający miasto wdychają spaliny, których emisja mogłaby być już ograniczona.